Państwo, ja jechałem tutaj z prawdziwą przyjemnością przez Gdynię. Znam to miasto, byłem tu wiele, wiele razy, ale widzę nowe budowy, nowe gmachy. No i przypominam sobie, że Gdyni przecież kiedyś jako miasta nie było, to była wieś. Została zbudowana przez, co tu dużo mówić, biedną, straszliwie zrujnowaną przez I wojnę światową Polskę. Bo niewiele się o tym mówi, ale jeżeli chodzi o gospodarkę, to I wojna światowa zrujnowała nasz kraj nie gorzej niż druga. Oczywiście nie było takich strat w ludziach, nie było tego straszliwego spustoszenia moralnego, ale jeżeli chodzi o to, co z Polski wywieziono, najpierw Rosjanie, później Niemcy, jak Polskę wyeksploatowano w tym czasie, to naprawdę było bardzo źle. Mimo wszystko ta Polska składająca się z trzech zaborów, trzy systemy prawne, często już pewne poczucie obcości, zdała się zintegrować i podjąć wiele wyzwań zbiorowych. Jednym z tych wyzwań była budowa Gdyni i to się całkowicie udało. Powstało duże, jak na ówczesne czasy, miasto, powstał port, w innym miejscu powstały wielkie zakłady przemysłowe. Byliśmy do tego zdolni. Byliśmy do tego zdolni i to często w sposób, który dzisiaj by budził zdumienie. No przecież od chwili, kiedy w miejscu huty Stalowa Wola był las, do pierwszego wytopu stali minęły nie lata, tylko miesiące. 8, inni mówią 10 miesięcy. Ale w każdym razie to wszystko szło błyskawicznie, mimo tego, że przecież w dużej części pracowano rękoma. Furmanki zwoziły różnego rodzaju potrzebne narzędzie, czy wywoziły ziemię. Poziom techniczny był przecież nieporównanie niższy niż dziś. A dziś nic nie wychodzi. Jest niezdolna do podejmowania działań zbiorowych. Jest niezdolna nawet wtedy, kiedy są pieniądze. Mamy pieniądze z Unii Europejskiej już od wielu lat, a z autostradami naprawdę krucho. Kiedy ich nie było, a przecież istniała Agencja Budowy Autostrad, to w ogóle nic się nie w gruncie rzeczy nie działo, tylko niektórzy ludzie na tym bardzo dobrze zarabiali, pomnażali swoje majątki. Sytuacja państwa w sposób trwały. I krótko mówiąc, mamy tutaj coś bardzo niedobrego w konstrukcji tego systemu, który powstał w Polsce po roku 89. Budownictwo mieszkaniowe dla zwykłych ludzi, takie budownictwo na wielką skalę, które byłoby dostępne dla człowieka przeciętnie zarabiającego albo nawet mniej niż przeciętnie. Inwestycje hydrologiczne, które są w Polsce bardzo potrzebne. Mamy najmniej wody w Europie, a jednocześnie wielkie powodzie. Najmniej wody na głowę mieszkańca w Europie ze wszystkich państw. Sieci energetyczne, które są, no, powiedzmy sobie, w stanie zupełnie tragicznym. W ogóle energetyka, jedną elektrownię oddano po roku 89, właśnie tak naprawdę tylko jeden blok, duży blok energetyczny. I można by tego rodzaju spraw przytadać tutaj więcej, bo przecież wojsko to jest wielkie przedsięwzięcie zbiorowe. Można powiedzieć, że zawaliło się jakieś wielkie ośrodki badawcze, to jest wielkie przedsięwzięcie zbiorowe. Czyli ten system jest niesłychanie wręcz niewydajny, jeżeli chodzi o to wszystko, co wspólne. A przecież społeczeństwo, naród musi mieć rzeczy wspólne. To nie jest tak, że to jest tylko suma oddzielnych, indywidualnych ludzi. Tacy ludzie w ogóle nie byliby w stanie funkcjonować. Trzeba stworzyć infrastrukturę, różnego rodzaju urządzenia, organizacje i tak dalej, żeby to mogło w dzisiejszych czasach, na dzisiejszym poziomie działać. No ale dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją nową. To znaczy ten system przestaje być efektywny także, jeżeli chodzi o zapewnienie elementarnej pomyślności milionom, wielu milionom Polaków. Po to, żeby się ratować, sięga do coraz płytszych kieszeni. No, uderzenie w emerytów to przecież nic innego, jak sięgnięcie do tych kieszeni najpłytszych. Uderza poprzez podwyżki cen, podwyżki czynszów. No sami Państwo wiecie, co się dzieje. Nie wiem, czy akurat w Gdyni, bo tak akurat jest miejsce i bardzo zamożne, najzamożniejsze chyba w Polsce, no i bardzo dobrze rządzone, macie tego słynnego prezydenta Szczurka. Ale
No ale jeżeli spojrzeć na choćby Gdańsk, to no, tam się pod tym względem dzieją rzeczy naprawdę okrutne. I to nie jest coś indywidualnego, jednostkowego, to jest zjawisko ogólne. Ten system próbuje się ratować, wyciągając gdzie się da jakieś pieniądze, ale zawsze omijając tą sferę najbardziej zamożną, sferę zewnętrzną, zagraniczną, zagraniczne banki. To wszystko jest przez cały czas pod bezwzględną ochroną. No i by pana wobec tego zapytać, czy ten system powinien być w Polsce kontynuowany. Bo on jest już bardzo zagrożony pod względem finansowym, no stąd to poszukiwanie pieniędzy. On powoduje, że polska infrastruktura, ta szeroko rozumiana, państwo szkolnictwo, to jest komprymowane, zmniejszane w tej chwili gwałtownie. Ten system już po prostu nie jest w stanie utrzymać nawet czegoś tak, co tu dużo mówić, rachitycznego, jak to państwo, szeroko rozumiane państwo, które nazwano III Rzeczpospolitą. Bo przecież to państwo ani nie miało silnych służb państwowych, ani silnego szkolnictwa, niczego nie miało, ani silnej armii, to już w ogóle szkoda mówić. Nie miało niczego silnego. A państwa o potencjale naszego kraju, my mamy dzisiaj 18 potencjał na świecie, często dysponują naprawdę poważnymi możliwościami. Są traktowane jako poważne, liczące się państwa, dysponujące także na przykład znaczną siłą militarną. No, państwo mające połowę PKB Polski ma broń nuklearną, mówię o Pakistanie. Trzeba się zastanowić nad całkowitą zmianą tego systemu. Natomiast w tej chwili, że można powiedzieć, że nam doradzono. Nie narzucono, nie zmuszono, ale doradzono, ale to było takie mocne doradzenie, takie doradzenie, można powiedzieć, z naciskiem. Przypomnijmy sobie, że plan Balcerowicza to był plan Zaksa. Krótko mówiąc, no, taki był wtedy nastrój na świecie, taki był układ interesów i pewien system, który wcale nie był jedynym wariantem systemu rynkowego, został, można powiedzieć, troszeczkę nawet wciśnięty Polsce. Może to będzie najlepsze słowo. No i przyniósł różnego rodzaju rezultaty, tym bardzo ciężki ból społeczny, no ale przyniósł także i pewien postęp. No, dzisiejsze PKB Polski jest no, prawie dwa razy większe niż w roku 1992, chociaż przedtem to PKB spadało, więc nie jest jeszcze dwa razy większe niż w roku 1989. No, mówiono nam, że gospodarka w oparciu o nowe mechanizmy ekonomiczne, nowe mechanizmy giełdowe, te nowe konstrukcje finansowe, różnego rodzaju tak zwane produkty, będzie się właściwie w nieskończoność rozwijała. Kryzysy to już przeszłość. Już nawet ktoś miał dostać Nobla za taką teorię. To też się okazało nieprawdą. Czyli te główne założenia, które tutaj sprzedawano, przekazywano ludziom właściwie jak prawa fizyki, otóż te wszystkie założenia okazały się całkowicie nieprawdziwe. No i dzisiaj musimy z tego wyciągnąć wnioski, szanowni państwo. Musimy z tego w końcu wyciągnąć wnioski. Nie tak jak obecna władza kosztem milionów ludzi próbować za wszelką cenę tamten system ratować, tylko po prostu dokonać takiej zmiany jak w 1989 roku. Bo to jest ta skala. To jest ta skala, proszę państwa. My dzisiaj... Tylko, że nie ma tego, kto przyjdzie i powie, jak macie zrobić. I to Bogu dzięki. Musimy to wypracować sami. Są gotowe projekty ustaw. Prawo i Sprawiedliwość takie projekty już złożyła w Sejmie. Cały wielki nowy system podatkowy, który musi być podstawą wszystkiego, bo ten nasz system podatkowy to jest w tej chwili jak taka zardzewiała, stara maszyna, gdzie już każde kółko kręci się w inną stronę i w ogóle to praktycznie rzecz nie działa. Bardzo wielu ludzi, którzy powinni płacić podatki, ich nie płaci. Z kolei innych się prześladuje przy pomocy podatków i niszczy. Urzędy skarbowe jednym wszystko darowują, a innych po prostu niszczą i to często z powodów całkowicie pozamerytorycznych, często jakichś klikarskich, bywa, że politycznych. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia sytuacją, która musi być zmieniona. To
jest potrzebna także radykalna reforma całej administracji skarbowej. Zapytacie Państwo, czy jest plan? Jest, proszę Państwa. Nie tylko projekt ustaw, to rozporządzenie, to jest takich 5 tomów grubych. Wszystko jest przygotowane. I proszę Państwa, to jest taki punkt numer jeden. Ja go nie będę rozbudowywał, bo tam trzeba jeszcze i zmienić sprawę zamówień publicznych, bo to jest w tej chwili bardzo istotna kwestia i zmienić pewne sprawy związane z środkami europejskimi. Tych zmian musi być bardzo wiele. Ale to jest warunek pierwszy, no bo jak nie będziemy mieli pieniędzy, jak nie będziemy mieli uporządkowanego systemu, który zasila państwo i pozwala mu prowadzić politykę w różnych dziedzinach, to nie załatwimy tych innych kwestii. A inna kwestia to, proszę Państwa, podjęcie uczciwej polityki gospodarczej. Bo do tej pory byśmy tak naprawdę polityki gospodarczej sensu stricto nie prowadziły. Były takie małe próby tam, strategia kołotki, ale tak naprawdę polityki gospodarczej tutaj nie było. Była tak zwana polityka transakcyjna, to znaczy no każdy coś tam wyrywał dla siebie i to do tego sprowadzała się polityka. No to trzeba przypomnieć sobie, no po pierwsze tą zasadę, że państwo już nawet użyję takiego słowa, odbudowuje przemysł. Trzeba sobie przypomnieć tą zasadę, że kapitał ma ojczyznę, więc trzeba polskie banki repolonizować. Tak, proszę Państwa. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Trzeba prowadzić do repolonizacji polskich banków. Nie w tym sensie, bo teraz... Oczywiście, że nie chodzi o to, żeby banki były państwowe. Nie. To się nie sprawdza. Może być jeden, dwa, trzy banki państwowe, ale większość musi być prywatna. To jest zupełnie naturalne. Ale one muszą być polskie, w rękach polskiego kapitału. To jest, proszę Państwa, stworzenie takiego systemu, który będzie w istocie no, wspierał na przykład w eksporcie, ale w sposób efektywny działanie naszych przedsiębiorców. Wspierał nie tylko tam, jak to się mówi, politycznie, tylko bardzo konkretnie pomagał w tym, żeby nawet małe przedsiębiorstwo miało szansę się pokazać, miało szansę zaproponować swoje produkty i to nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, także w Azji, bo to jest dzisiaj wszystko sfera z punktu widzenia gospodarczego bardzo, ale to bardzo interesująca. Trzeba powrócić do normalnej konstrukcji prokuratury. Państwo konstytucyjnie odpowiada za bezpieczeństwo obywateli, więc także i prokuratura powinna być w rękach rządu. A jeżeli ktoś tu sądzi, że niezależność prokuratury oznacza jej niezależność od nacisków, to ja Państwu powiem tak, oznacza jej jeszcze większą zależność od nacisków, bo nie ma żadnej równowagi. Dzisiaj, nawet gdyby był bardzo uczciwy minister i rząd cały, nie Komisja Sprawiedliwości, ale cały rząd, to co może zrobić? A naciski są przecież nie tylko z góry, ale z różnych stron. Przedtem, jak się coś działo złego w prokuraturze, to władza, rząd za to odpowiada. Można było to postawić w Sejmie, dzisiaj nie. Dzisiaj pan Senement, jeżeli w ogóle przychodzi na posiedzenia komisji sejmowych, to robi to w ramach grzeczności. Podkreśla, że on tego nie musi robić, bo jego sytuacja konstytucyjna czy ustawowa go do tego nie zobowiązuje. No sądy muszą być częścią państwa, dzisiaj są niezależną korporacją. Trzeba kontynuować reformę policji. Trzeba, którą myśmy rozpoczęli, która została w połowie, można powiedzieć, zatrzymana, innych służb mundurowych. No i proszę Państwa, jest jedna rzecz, na którą trzeba zapanować, chociaż nie ukrywam, że to jest trudne zadanie dla każdego rządu. Wiecie Państwo, jaka jest relacja między ilością urzędników w roku 89, a obecnie? 3 razy więcej niż dzisiaj. Krótko mówiąc, jest potrzeba reformy bardzo znacznej części aparatu państwowego, przy czym jednym z aspektów tej reformy, o której nie wolno zapomnieć, to jest także i to, że my musimy, proszę Państwa, ostatecznie zerwać sytuację, w której polskie państwo, polski aparat państwowy jest jednak kontynuacją tego komunistycznego. Musimy stworzyć raz na zawsze mocne, ideowe podstawy tego, co się nazywa legitymizacją systemu, legitymizacją państwa. To muszą być podstawy oparte o polską tradycję niepodległościową,
polską tradycję solidarnościową, bo naprawdę jest się czym chwalić. Stworzyliśmy 32 lata temu największy ruch, obok ruchu Gandhiego, największy ruch społeczny w dziejach świata. Ruch naprawdę mający w dziejach świata bardzo poważne miejsce, którego czasem sami nie doceniamy. I w oparciu o to trzeba stworzyć i trzeba przekazywać młodemu pokoleniu, także przez szkołę i nie na zasadzie, że jednemu nauczycielowi się podoba, a drugiemu nie. Wszędzie na tej samej zasadzie właśnie tą koncepcję. Musimy budować naszą wspólnotę, bo nie ma dobrego państwa bez dobrej wspólnoty, wspólnoty narodowej. A to jest, proszę państwa, podstawa. Więc musicie państwo też z tego sobie zdawać sprawę. W żadnym razie nie jest tak, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało tu jakiegoś załamania. Próbują nam to wmawiać, ale to jest bezczelne kłamstwo. Trzeba przede wszystkim nacisku społecznego. To może być mechanizm bardzo skuteczny. Nacisku legalnego, to chcę mocno podkreślić, ale bardzo zdecydowanego. Demonstracje, podpisy, tak, żeby było miliony podpisów, różnego rodzaju bojkoty, różnego rodzaju instytucji, które się haniebnie zachowują, czy nawet ludzi. To są takie metody, które mogą być skuteczne.